Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Let's Go Pikachu. No i tak, ostatnio zakończyliśmy grę na właśnie wejściu w zasadzie do miasta Celadon. I miasto Celadon jest jednym z największych, o ile w sumie nie największym miast, nie jest chyba największym, większy jest chyba tylko Saffron, ale właśnie w zasadzie może drugim co do wielkości właśnie miastem w regionie Kanto. Tak więc tak, miasto tutaj jest naprawdę ogromne, jest tutaj gdzie zachodzić, co pozwiedzać, no i właśnie w dzisiejszym odcinku się rozejrzymy po tym mieście. Miasto też jest znane z tego, że mamy tutaj wielkie sklepy, tu coś jeszcze Growlite ciekawego chyba... Myślałem, że znalazł, ale po prostu chyba się tylko zainteresował kwiatkami. W każdym razie tu też mamy wielkie centrum handlowe, z którego właśnie słynie toż miasto. No i w sumie tylko z centrum handlowego, gdyż jest tutaj też i Brock. Hej, nie spodziewałem się, że spotkam cię tutaj. Tak, poruszył się Poliwrath. Jestem na drodze do... byłem właśnie... Nie, może wracam z odwiedzin na stadionie w Celadon. Tak więc... jestem w ciągłym kontakcie z innymi liderami. A pobycie w kontakcie z innymi liderami to nasz obowiązek. Jednak dziewczyna na tym stadionie z jakiegoś powodu mnie zawróciły. W zasadzie mam kilka pewter crunchies, czyli tych właśnie chrupełek z pewter, które dałem tutaj, znaczy miałem dać w prezencie na gymie. Tak więc dał je nam. Ach, i pewnie też przyda ci się pewna jakaś herbatka po ich zjedzeniu. Tak, po nich możecie zacząć się pić i dostaliśmy herbatę od Brocka. Herbata w sumie jest dość użytecznym przedmiotem, który de facto zdobywało się w innym trochę miejscu. Wrzućmy herbatę do torby, to jest też dość ciekawe. No chyba, że jest termosie, no to w sumie racja. Dobra, nie zostało mi zbyt wiele czasu, tak więc dam trochę herbaty tym spragnionym strażnikom. Albo nie zostało mi tyle, by dać herbaty spragnionym strażnikom. Tak więc to była taka podpowiedź. W każdym razie idę odwiedzać się pozostałe stadiony. Tak więc wszystkiego dobrego. No okej. No i dobrze, dostaliśmy więc herbatę od Brocka, która jest itemkiem kluczowym. Dlaczego takim kluczowym? Dlatego, że... już mówię... jest to właśnie herbatka, która... jest troszeczkę gorzka, ale zgasi najbardziej spragnione gardła. No i jakie zastosowanie ma ta herbatka? To już pokazuję i objaśniam, choć pewnie wszyscy wiedzą, no ale dobra. Dobra, jest... O, Pidgeotto. Jakieś poksy tu się pojawiają, ale bynajmniej nie ten, który mnie ciekawił. Ale mamy na jego kolejną szansę, właśnie kiedy mamy tutaj herbatkę. Ach, ci tutaj strażnicy zjedli tyle chrupek z... właśnie z Pewter. One są dość suche, więc herbatka by im się przydała. No i kiedy mamy... O, masz ta herbata, którą tutaj masz. Wygląda jakby miała być naprawdę niesmaczna, ale cóż, mogę się jej napić? A, dzięki. Glu. Ach, tak. Jeśli chcesz iść do Saffron, to możesz przejść. Tak więc podzielę się tą herbatką z innymi strażnikami, którzy pracują na pozostałych bramach. I od teraz właśnie, kiedy daliśmy tą herbatę, możemy przejść do miasta miasta właśnie Saffron, które również jest wielkie. Chyba większe jednak od Celadon, z którym sąsiaduje. No dobra, ale Saffron City to jeszcze nie ten moment. Nas interesuje Celadon. Tak, pojawiło się trochę Abry, ale niestety żadnego z Pokémonów, które mnie interesowały. Dobra, wracając do Celadon, tu mamy centrum Pokémon, tu mamy członka Teamu Rocket, który... co myślisz, że tutaj robisz, co? Team Rocket... Jesteśmy Team Rocket, nie wiesz o tym? Doskonale o tym wiem. Dobra, czy jest to coś z centrum Pokémon? Pokémony mam zdrowe, ale w tym centrum Pokémon jest dosyć ciekawa osoba, o której zaraz powiem. Pokévet jest w stanie obudzić każdego śpiącego Pokémona. Wystarczy, że tylko słyszy jego dźwięk. Dokładnie, i to też jest dość kluczowe. Pst. Pewna kobieta z Abrą tam. Pogłoski krążą, że ma niesamowite umiejętności przewidywania przyszłości. Tak. Zaraz o tym więcej powiem.
Zbieram kantowe Sandshrew. Jeśli masz takiego Sandshrew, to proszę wymień się za mojego Sandshrew. To może być właśnie Sandshrew alolańskiego, ale kurczę, nie udało mi się jak dotąd złapać żadnego Sandshrew. I tu też mamy gościa, który... tak, jesteś naprawdę w wspaniałej przygodzie, to oznacza, że możesz pouczyć swojego Pokemona jakiegoś ruchu, więc czy chcemy nauczyć Pikachu jakiegoś ciekawego ruchu? Tu mamy Zippy Flap i Floaty Fall, cokolwiek to jest. Zobaczmy. A, jest to ruch latający, ale fizyczny, 70... I może też potknąć. Myślę, że on będzie bardziej użyteczny niż Payday. Atak latający zresztą też jest niezły, jeśli chodzi o atakowanie Pokemonów trawiastych, na które skłania ataki elektryczne nie są za dobre. Tak więc nasz Pikachu poznał kolejny specjalny atak. No i właśnie, a propos tej tutaj babeczki. Jestem Madame Celadon. Jestem jedyną, która jest w stanie przewidzieć przyszłość i zobaczyć, co cię spotka. Jestem w stanie przewidzieć, jaką naturę Pokemonów będziesz spotykał. Za jedyne 10 tysięcy powiem ci na temat twojego przeznaczenia. I tu właśnie możemy za 10 tysięcy jakby zamówić sobie na pół godziny, jakiej natury będą Pokemony. I tu są 100% szanse na to, że Pokemony będą mieć określone natury. Czy na przykład, jeżeli będziemy chcieli Modest, to będą Modest, jeżeli inne, to będą inne. Tak właśnie to działa i to jest naprawdę bardzo użyteczne przy łapaniu określonych Pokemonów, tak więc tak tutaj dopasowuje się natury w Let's Go. Jeśli miałbym ze sobą Pokemony, to wybrałbym się z nimi też w drogę. No tak, ja mam ze sobą, więc mogę się w tą drogę wybrać. Dobrze, więc tak, cóż tu ciekawego jeszcze mamy. To mój zaufany kumpel Poliwrath. Ewoluował sprawiły, jakie duże na nim kamienia wodnego. Dokładnie, i teraz są jeszcze predatorów. Guard Spec chroni Pokémony przed obniżeniem ich statystyk w walce. Tak więc, jeżeli będziemy w sklepie, to możemy sobie je zakupić. No, możemy de facto. A tu z kolei mamy Xeradon Condominus. Cokolwiek. To znaczy, w każdym razie, tutaj mieści się dosyć ciekawa. Wiele dosyć ciekawych rzeczy i tak dalej. Dobra. Bycie otoczonym przez ukochane przez Pokemony to naprawdę wspaniała sprawa. Zobaczcie, chcę napić filiżankę herbaty. Momenty jak te są dla mnie najważniejsze. No tak, tak więc pani otoczona Pokemonami. Idąc wyżej. Co my tu mamy? Tak więc mam ważne spotkanie z klientem. Chcesz do nas dołączyć? Ciekawe. O, chłopcze. Fajnie musi być pracować w firmie taka jak ta. Nie musisz nosić garnituru. No te. Dobra, idąc jeszcze wyżej. Co my tu mamy? Jestem reżyserem gry, tak. Właśnie tu mamy siedzibę Game Freaka zarazem. Cieszę się, że grasz w tą grę, tak jest powodzone wypełnianie Pokédexu. Jeśli go uzupełnisz, daj mi znać. No, mam nadzieję, że to się uda. Napisałem historię, tak więc powiedz mi, co myślisz o Erice? Jest słodka, a Misty też ci się pewnie podoba, co? A, Sabina, ona też jest świetna. Tak, a tu mamy Switcha, jej. Ja jestem programistą. Ja jestem z kolei grafikiem. Jestem osobą, która się zaprojektowała. Tak więc witaj, trenerze Pokémon. Prawdopodobnie nie wiesz, o czym mówię, ale pewnego dnia zdobędziesz pewien tytuł. Tytuł mistrza? Kto wie? Dobra, co mamy dalej? Co mamy dalej? Dalej mamy piętro ostatnie, na którym kryje się Health Candy, sztuk 3. Okej. Okay. Dobra, i warto jest jeszcze odwiedzić ten budynek z drugiej strony, bo de facto ma on wyjść jeszcze od tyłu. Wchodząc tam od tyłu, będziemy mogli dotrzeć do pewnego ciekawego miejsca. Do ciekawego miejsca, do ciekawego Pokemona i osoby zarazem. Dobra. Czyli tak, żeby zajść od tyłu, no to musimy zajść od tyłu, czyli przejść tędy. Też przy okazji możemy znaleźć parę innych użytecznych rzeczy. Jak chociażby ten przedmiot tutaj.
czyli Nuggets. Kasa akurat w Pokémon Let's Go się przydaje i to właśnie ta tutaj Madame Celadon jest jedną z tych osób, które ciągną kasę w dosyć sporej ilości. Bo 10 tysięcy za naturę. No jeżeli chcemy robić tutaj Pokémony, które będą, przygotowywać Pokémony, które będą do walk, no to niestety ta kasa się przydaje. Zarówno właśnie na wykupienie natury, tak, po prostu kupujemy natury, jak i również na zakup Pokéboli do po prostu łapania i zbierania kombosów, by zdobyć jak najlepsze Pokémony. Możesz zobaczyć wszystkie moje notatki na tablicy. Wszystko, znaczy nie ma czego, czego bym nie wiedział. Wiem wszystko, co może być znalezione wewnątrz świata na Nintendo Switchu, więc możesz się też łączyć i wymieniać z innymi. Dokładnie, tu też mamy tego opis, a tu mamy te M34 z duchem Playraf. A i tak, normalnie w oryginalnych grach tu też byłby do zdobycia Pokémon, jakim jest Eevee. Natomiast no tutaj niech nas nie dziwi, nie ma Eevee. Eevee'ego możemy złapać w dziczy. Dobra. A Playraf też jest ciekawym temem, jest to atak fizyczny o całkiem sporej sile, który może też obniżyć atak, ma na to niewielkie szanse. I w sumie Growlithe w tej generacji może go poznać, znaczy w tej grze konkretnie. Tylko pytanie, czy on jest jakiś praktyczny dla Growlithe'a? No na pewno lepszy niż Headbutt, który jest typu normalnego. Ale dobra, coś jeszcze tutaj będziemy mieli? Tak. Rare Candy. No, przedmiot też użyteczny, jakby nie było. Dobra, w mieście Celadon jeszcze troszeczkę poszwędamy się, bo tak naprawdę miasto to jest duże i jest dużo tutaj do odkrycia. Pytanie tylko, czy tu się szło? Tak, tu się szło. Dobra, no to tyle z tych takich zakątków na razie przynajmniej. Dobra, co więcej tutaj mamy? Tu mamy pola dla trenerów. Execucracy zwiększa celność Pokémona, daje ich z kolei szansę na cios krytyczny. Tak, czyli takie polecanie robienia zakupów. Okej. Okay. Tu też mamy z kolei Rocket Game Corn, czy jakby kasyno. To nie jest to miejsce, gdzie dorośli, albo plac zabaw dla dorosłych i dzieciaków. Znowu przegram w Game Corner. Myślę, że ludzie, którzy są dobry w żyw grach, muszą lepiej sobie radzić. Ach, któż wie, być może. Tak, tu też mamy człowieka, do którego niestety się nie dostaniemy, bo tutaj musielibyśmy przepłynąć przez wodę. Ręcznie robiona akcja dla Pokémonów, tak więc możesz obejrzeć je na 5. piętrze centrum handlowego. Tam też się udamy. Mikofik jest moim najlepszym partnerem. Wypluwa jednak trujące gazy, gdy jest zły. Ale zazwyczaj zapach jego jest słodki, serio. Kofinki, słodki zapach, coś tu nie pasuje. Dobra, i jesteśmy właśnie w centrum handlowym. Witamy w centrum handlowym, tak więc śmiało możesz zobaczyć na tablicach, co znajduje się na jakim piętrze. Nie, czego stąd nie potrzebuję, po prostu przyszłam tutaj z moją przyjaciółką. A, spoko. Ale jest się na mecz, żeby dojść na to piętro. Jesteś pewna, że chcesz już iść do domu? Kupmy jakieś akcesoria Pokémonom. Dobra. Fajnie, że jest gdzie usiąść w tych centrach handlowych. Chyba będziesz wiedział, o co mi chodzi, gdy się zestarzejesz. No tak, tu mam piękne plakaty właśnie z Eriką, jak i również opis, co jest na jakim piętrze. Czyli tak, na pierwszym mamy obsługę klienta, na drugim sprzęt trenerów, na trzecim gry wideo, na czwartym jakieś upominki, na piątym akcesoria. Z kolei dach jest miejscem relaksu. Strefą relaksu może tak. No to tak, zobaczmy, co my tu ciekawego mamy, co my tu ciekawego kupimy. Oczywiście asortymenty wciąż są ograniczone, ale tu możemy kupić w sumie całkiem sporo fajnych TM-ów. Jak chociażby ruch Dragon Tail, U-Turn, Iron Tail, co mi się może przydać. Tak naprawdę, TM-y są dość drogie, ale w sumie są wielokrotnego użytku, więc są dosyć ciekawe. Po raz pierwszy w sumie chyba mamy w pierwszej generacji faktycznie tryatak był w TM-ie, z tego co pamiętam. To jest bardzo ciekawy ruch. Czy jest tutaj coś, co by mi się przydało tak naprawdę? Na razie się wstrzymam z zakupem TM-ów. Tu też oczywiście, no jak w każdym sklepie możemy sprzedawać rzeczy, no nie ma... Znaczy, no jak w każdym po prostu.
Dobra, tu mamy jeszcze dodatkowo te właśnie wzmacniacze, o których tam mówiły znaki, aczkolwiek ja z tego nie korzystam. Sprzedaję tutaj naprawdę silne i użyteczne temy, tak więc naprawdę dobrze zapatrzony sklep. A jakże? Iron Tail to ruch typu stalowego, sprawia, że dobrze działa na pokemony baśniowe, kamienne i lodowe. Jak to typ stalowy? Tak, to ruch, który ma ciekawy bonus. Mianowicie ma szansę na zarzucenie różnych rodzajów stanu. Tak, właśnie, jest to atak typu normalnego, specjalny, który może sparaliżować albo poparzyć, albo zamrozić. To jest atak ogólnie trzema żywiołami. Słodko, ten jak tutaj wymienił, wysłał mi Kangaskana za mojego Huntera. No, dalej, mój nowy Hunter jest naprawdę wspaniały, zbieram je, ha? Hunter teraz ewoluuje w innego Pokemona po wymianie? Dokładnie, tak działa Hunter. Tak więc muszę iść do łazienki, ale nie ma kto mnie zastąpić. Ten nowy, który powinien być tutaj, oczywiście się spóźnia. Tak więc proszę, weź to i pomóż. Tak, ruch TM03 z ruchem Helping Hand. Ten ruch zawiera Helping Hand. Helping Hand wzmacnia moc przymierzeńca, kiedy walczymy. Tak, w walce konkretnie 2 na 2. Mamy komputery, laptopy, telewizory, switche i inne tego typu. Pokemony, które zobaczę od innych osób, mają inne też ID. Tak, każdy Pokemon, a czy każdy ten, posiada swój unikalny numer ID, no i Pokemon zapewne przez niego również mają to ID. Są Pokemony, które ewoluują po użyciu kamieni ewolucyjnych. Tak, wygląda to, że twój Pikachu chce zostać z sobą tak jak jest. Tak, Pikachu nie jest zainteresowany ewolucją, aczkolwiek tutaj kamienie ewolucyjne możemy kupić. Pokażę wam dosyć ciekawy, dosyć ciekawą rzecz. Będziecie kupić Petra Thunderstone'a, który służy do ewolucji właśnie Pikachu chociażby. Tak więc kupmy go. Przyda się do ewolucji pewnie jeszcze jakiegoś innego Pokemona. Też można kupić właśnie inne kamienie ewolucji, łącznie z Ice Stone'em, który też przysłuży się może do ewolucji alolańskich wariantów właśnie Sandshrew, jak i również Vulpixa. Dobra, natomiast przechodząc do torby, kiedy mamy właśnie tutaj power-ups itemki, użyjemy Thunderstone'a na właśnie Pikachu, który jest z nim kompatybilny. Pikachu nie wygląda, jakby chciał go użyć. Teraz, kiedy pobawimy się z Pikachu, Pikachu jest obrażony. Ej. No Pikachu. Obraził się, że chcieliśmy go ewoluować. Hej! Nie sprzedawaj tutaj rzeczy, ponieważ słyszałem, że można zdobyć też niesamowite kamienie, jakimi są kamienie mega ewolucji. I de facto też będzie można takowe zdobyć, ale to wszystko w swoim czasie. Jestem tutaj za poprawę dla mojej dziewczyny. Mógłbym dać jej wodny kamień, ale kto wie, może sprawić, że ona ewoluuje. Ciekawe. Dobra, i tu z kolei mam akcesoria dla Pokemonów. Tu jest wiele akcesoriów, które można dać Pokemonom do noszenia i wyglądają naprawdę słodko. Myślę, że powinnam jakieś dla siebie też pomyśleć. Tak więc witaj, tu możemy kupić różne ciekawe rzeczy, które możemy przybrać. To chyba naszego Pikachu. Tak jest, akcesoria, ubrania i inne tego typu rzeczy. Prawdziwy gentleman upewnia się, że jego Pokémon jest modnie ubrany. Te diglety są... nie są zwykłymi digletami. Dobra, co jest z tymi digletami? Co tu możemy kupić? Diglett Cup, aha. Dobra, tutaj z kolei możemy kupić różnego rodzaju korony, czapelusze i tego typu rzeczy. Okej, ja się na razie nie będę bawił w przebieranie Pikachu. Jakoś szczególnie przebieranki mnie nie interesują. I Pikachu wygląda, jakby był zainteresowany maszyną z napojami. No i tu możemy właśnie kupować różnego rodzaju napoje, które tak naprawdę są lekami. Na przykład kupmy sobie lemoniadę. A w sumie warto jest kupić każdy z rodzajów tutaj. Tak więc Pikachu chciałby spróbować lemoniady. Dobra, możemy kupić też napój gazowany. Co teraz kupiłem?
Kolejny napój gazowany. Dobra, kupimy jeszcze sobie świeżą wodę. Dobra. Bardzo mi się chce pić. Chciałbym się napić jakiegoś napoju z automatu. Dobra. I dajmy na przykład świeżą wodę. O, świeża woda, dziękuję ci. I dostaliśmy za świeżą wodę lightem z light screenem. Ja mam za wiele lightki, prawie że redukuje on obrażenia z ruchów specjalnych. A, możemy też dziewczynce dać na przykład... Znowu świeżą wodę? Nie, świeżej wody to już nie chcę. Tak, ale dam jej do picia napój gazowany. O tak, napój gazowany, dziękuję ci. Dostaliśmy teraz temat, że dziewczynce z ruchem Reflect. To Reflect. Redukuje obrażenia z kolei z ruchów fizycznych. Pikachu wypił mi lemoniadę, więc muszę kupić drugą. Dobra, Pikachu w ogóle taki szczęśliwszy? Nie. Dalej Pikachu jest obrażony. Nie możemy się z nim pobawić. O, ażeż ty się obraził. Dobra, czy dacie jej napój? Tak, dajmy lemoniadkę. Jej lemoniada i dostaliśmy jeszcze Protect. Ten temat zawiera Protect. Jest w stanie zablokować ruchy przeciwnika. Dokładnie. Dobra, jest tu jeszcze PJ. Moja siostra jest trenerką, wiesz lub nie. Ale jest strasznie samolubna. Aha. Co? Wspinacie się... Co? Lubię się wspinać nawet na szczyt centrum handlowego. Ach, tak jak prawdziwy wspinacz. No tak. No dobra. No to cóż, to tyle jeśli chodzi o centrum handlowe. Wybaczyliśmy tu już wszystko. Zwiedziliśmy wszystko, więc teraz możemy skorzystać z windy, by pojechać na pierwsze piętro. No dobra, więc spora część Celadon już jest za nami tak naprawdę. Choć wciąż jeszcze pozostaje nam do zwiedzenia kilka rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko ogarnąć w dzisiejszym odcinku. Tak, żebym już nie musiał się rozdrabniać na odcinki następne. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kiedy przejdziemy w tę stronę tutaj natomiast, to mam jakąś panią. Celadon jest dumny ze swojej czystości i piękna. Teren wokół jednak Game Corner jest nieco inny. Troszeczkę nieprzyjemnie tam jest. Czyżby? Babciu, jestem głodna. Dobrze, chodźmy więc do restauracji. Co się gapisz? Spadaj stąd. Albo sam odejdziesz, albo ci w tym pomogę. Ech, Team Rocket sprawia, że te miejsce staje się nieco mniej przyjemne. Nowa twarz, witaj. To miejsce jest pełne zwykłych osób. Aha, albo zazwyczaj jest po prostu pełne. Zjem tyle, ile będę tego w stanie. Tak. Grałem bardzo długo w Game Corner i aż mnie ręce świerzbią. Ach, gry teraz dają tyle zabawy. Aha, tak. Wiesz, słyszałem, wygląda na to, że jest jakieś ukryte piętro gdzieś w Game Corner. Moje pokamy są tak słabe, więc często daję im leki z centrum handlowego. No tak, bo tam też można było chyba kupować jakieś witaminy czy coś. Chociaż nie, tutaj akurat chyba nie. Tutaj po prostu witaminy, które kiedyś faktycznie dawało się Pokemon, zastąpione zostały cukierkami. Ach, ta gra, w której musisz latać Pokemonem po niebie, jest naprawdę hitem. Miałem tam naprawdę niezłe rankingi. Aha. Dotykaj plakatu w Game Corner. Nie ma tam żadnego sekretnego przycisku. cóż, myślę, że gdybyśmy oferowali Pokémony za nagrody, to wtedy mielibyśmy mniej pieniędzy. Ach, zresztą. Nie mówiłem do ciebie wcale. Dobra, co jeszcze tutaj znajdziemy? Tu jeszcze znajdziemy hotel. Ha? Pokémony? Nie, to hotel dla ludzi. No i cóż, mamy już komplet miejsc. Przyszłam tutaj na wakacje z moim bratem i chłopakiem. Czy jesteśmy w trójkę? Czyż Kasala nie jest piękna? Dlaczego? Dlaczego musiała wziąć ze sobą swojego brata? Tak. Jepi, jestem na wakacjach z moją siostrą. Siostro, jest najlepsza. Wszyscy się cieszą, poza chłopakiem dziewczyny, który nie chciał brać jej młodszego brata ze sobą.
Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Tak, tu mamy skrót, w sumie, gdzie możemy ściąć drzewko i wrócić się. Natomiast gdy przejdziemy w tę stronę, to możemy dojść do kogoś tutaj. O, czy nie powinnam tędy dotrzeć do stadionu? Właśnie nie. Do stadionu droga wiedzie tędy. Ale oczywiście stadionem zajmiemy się w osobnym odcinku. No a w dzisiejszym może jeszcze odwiedzimy właśnie Game Corner, który jest właśnie tym ciekawym tutaj obiektem. Tu możemy też odbierać z kolei nagrody z Game Corner. Nie, to zostało połączone jednak. Dobra. Gra, w której możesz latać Pokémonem po niebie, czyż nie jest wspaniała? Jakby to było w prawdziwym życiu, byłoby znacznie fajniejsze. Mój stariu, uwielbiam patrzeć, jak gram. Czasem dziwni ludzie przychodzą tutaj. Zastanawiam się, o co im tu chodzi. A, jest Jesse i James. No dalej, dawaj. Ach, prawie nam się udało. No dalej, Jesse. Powinniśmy iść chyba do naszej kryjówki. No... Ach, przestań. Dopiero co dostarczyliśmy tego Cubona do innego członka Team Rocket. Powinniśmy sobie wziąć, zrobić trochę przerwy. Może... Powinniśmy otworzyć wejście do naszej kryjówki jeszcze raz? Po prostu musisz sprawdzić ten plakat, pamiętasz? Tam jest urządzonko pewne. No właśnie, czyli podpowiada nam gra, co dokładnie mamy zrobić. O! Masz lepsze, chyba powinieneś zająć się czymś innym, przyszły mistrzu. Liderką na stadionie w Saladon jest Erika. Jest użytkownik... she's born by the nature of... No dobra, może ona jest miłośniczką natury i trawiastych Pokémonów. Może nie wygląda, ale naprawdę nie należy jej lekceważyć. Okej. Okay. Aha. Rozbiłem bank, teraz tylko... Co? A, i tak, żeby jeszcze się to powtórzyło. Dobra, czas wziąć sobie troszeczkę przerwy. Przerwy od grania. Tak, przerwy od grania czasem dobrze zrobić. Tak więc ja mam już monet, ale śmiało. Możesz tutaj, tylko nie dotykaj tam murów bez zgody. Okej. Okay. Brzmi to wręcz jak zachęta, by gdzieś coś podotykać. Jestem strażnikiem tego plakatu. Zwijaj się lub... lub zawalczymy. Z członkiem Teamu Rocket. Który ma jednego poksa, jakim jest Raticate. Dobrze więc, leć Growlite i bijmy się. Tylko zapomniałem podleczyć moje poksy w centrum Pokémon, co jest trochę problemem, ale dobra, jakoś chyba sobie dam radę. O, żeż, ty kurde, nie trafiłem, ale on też nie trafił. O tyle dobrze. To może spróbujmy tym razem Outreach. Yo, prawie skosiło to Raticate'a, wow, cię skeptyczny, dobra, Super Fang. Który skroi mi połowę HP. Dobra, i ponownie Outreach. No i w ten sposób rozwalamy Raticate'a. Dobra, oszołomionko, ale to już nieważne. Dobrze, więc pokażmy członka Team Rocket, ale niech to. I co teraz? No, w takim razie muszę zmienić miejsce. Kryjówka będzie odkryta, lepiej poinformuję szefa. No właśnie, kiedy tak podejdziemy do tego plakatu tutaj, tu mamy przycisk, który jest... służy jako otwarcie do właśnie wejścia. O co chodzi? Jaki tutaj rodzaj? No wiesz, ten tutaj na statku kosmicznym. Dobra, więc udało nam się otworzyć wejście, spoko. Natomiast tak, ja chcę się odwiedzić ten trup Pokémon tak naprawdę, żeby podleczyć mojego Growlite'a trochę. No i kupi pomysłem byłoby troszeczkę przyekspić, a jak tu się ekspin, oczywiście łapiąc poksy. No ale to już w dzisiejszym odcinku raczej tym się nie zajmiemy, choć fajnie byłoby znaleźć tegoż Pokémona, którego tak tutaj szukałem. Usilnie i nie znalazłem niestety. Dobra, w każdym razie podleczmy nasze poksy. Tak, teraz bardziej przygląda się mojej drużynie i widzę,
brak wodnego Pokemona, aby wodny Pokemon by się naprawdę przydał. Natomiast na chwilę obecną nic ciekawego wodnego raczej nie znajdziemy. Dobra, zobaczmy co tu się pojawi, czy może będzie ten Pokemon, którego tak szukałem usilnie ostatnio, ale rzeczywiście no nie. Dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Let's Go Pikachu to będzie już wszystko, więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach, w którym to udamy się do tamtej kryjówki, zapewne teamu Rocket pod Game Corner. Dobra, więc dzisiaj to będzie wszystko, ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii, to cześć!